Dzień dobry, Kamil Dziubka. Zapraszam na Onet Opinie, a naszym gościem jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, pan od października jest członkiem Komisji Sportu, Sejmowej Komisji Sportu, dlatego zacznę od publikacji na naszym portalu w Onecie. Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula ujawniła moim kolegom Januszowi Szwertnerowi i Jackowi Harłkowiczowi, że w dzieciństwie jako zawodniczka tenisa była molestowana seksualnie przez obecnego prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Proszę powiedzieć, czy Sejmowa Komisja Sportu powinna zmusić ministra sportu do działania, ponieważ to jest kolejna już publikacja na temat pana prezesa Polskiego Związku Tenisa, a minister Bortniczuk no tak trochę udaje, jakby nic się nie stało. No, w obecnym prawie Sejmowa Komisja Sportu to ona za dużo nie może, minister natomiast może. Ja generalnie jestem przeciwnikiem tego, żeby państwo mieszało się do sportu, ale biorąc pod uwagę obecne prawo, jakie mamy, to rzeczywiście minister powinien interweniować. Na pewno powinniśmy się spotkać w tej sprawie na pilnym spotkaniu Komisji Sportu. Na pewno powinno być to no, zbadane, sprawdzone. To są bardzo ciężkie oskarżenia. To są oskarżenia, które, jeżeli okazałyby się prawdą, powinny wyeliminować tego człowieka z życia publicznego, w jakim w tym momencie się znajduje. Także myślę, że czekają nas szybkie reakcje, szybkie działania. Komisja Sportu spotyka się, z tego co wiem, już w przyszłym tygodniu, chociaż no, temat jest dzisiejszy, świeży, więc jeszcze nie było dyskusji na ten temat. Panie pośle, proszę powiedzieć, czy pan może wytłumaczyć postępowanie pana ministra sportu, który już po pierwszej publikacji, która również zawierała ciężkie oskarżenia wobec prezesa Polskiego Związku Tenisa, właściwie stwierdził, że on nic nie może, a przypomnę, że jednak Związek Tenisa, tak jak również inne związki sportowe, otrzymują dotacje państwowe. Proszę powiedzieć, to po co nam taki minister sportu, który jest, a tak naprawdę nic nie może? A no, generalnie po co nam Ministerstwo Sportu? To byśmy mogli porozmawiać. Ja uważam, że kompletnie po nic. Podobnie jak uważam też, że kompletnie po nic nam takie związki. Jeżeli mamy sytuację, w której ministerstwo rzeczywiście dotuje związki i rzeczywiście te związki są uzależnione od ministerialnych pieniędzy, no to ministerstwo ma jakiś tam wpływ minimalny. Chociaż ja jestem, tak jak pan powiedział, krótko w tej Komisji Sportu. Ja tam się dopisałem w zastępstwie za posła Krzysztofa Tuduja, który przeszedł do Komisji Obrony Narodowej. No i już był taki zgrzyt lekki w ciągu tych ostatnich kilku spotkań, które komisja odbyła. Jedno z nich miało być z przedstawicielem PZPN-u. Przedstawiciel PZPN-u nie znalazł czasu dla komisji i potem wysłał przeprosiny i deklarację chęci spotkania się w ustalonym innym terminie. No ale też umówmy się, no kurczę, ja nie wierzę w to, żeby cały PZPN to była taka organizacja, żeby ona nie miała czasu dla Komisji Sportu czy ministra sportu. Więc no, traktujmy się poważnie. Tam w tym świecie sportowo-politycznym, jak widzę po pierwszych już krokach, mało kto się poważnie traktuje. Na Ministerstwo Sportu nie było go już przez chwilę. Zostało stworzone tylko po to, żeby nakarmić brzuszki koalicjantów, których trzeba jakoś przytrzymać przy sobie. Także myślę, że możemy o tym podyskutować w takim szerszym kontekście, właśnie pod takim kątem, że Ministerstwo Sportu należy docelowo zlikwidować. A tę sprawę, konkretną sprawę, w której pani posłanka Kotula no, ujawniła światu pewne rzeczy, należałoby się jak najszybciej jakoś spotkać, omówić to, opowiedzieć się. Może jest to sprawa dla prokuratury, nie wiem. Na razie jestem po lekturze państwa artykułu i nie wiem, czy posłanka Kotula będzie robiła jakieś dalsze kroki w tej sprawie. No, a propos jeszcze tego PZPN-u i przedstawiciela, który nie stawił się na Komisji Sportu, no być może pan Bortniczuk z PZPN-em rozmawia teraz bezpośrednio, ponieważ od kilku dni przebywa, czy od pewnego czasu przebywa w Katarze, oczekuje na pierwszy mecz Polski na Mistrzostwach Świata. Pan uważa, że jest jakaś rola dla ministra sportu no, na zgrupowaniu kadry? Nie, to jest rola całkowicie taka właśnie, no, to jest polityczne stanowisko, to jest Ministerstwo Sportu, to jest czysta polityka. Tak jak powiedziałem, państwo nie powinno w ogóle się do sportu mieszać. Sport to jest rozrywka. I to, że się miesza, potem powoduje różne patologiczne sytuacje. Ministerstwo Sportu mogłoby spokojnie nie istnieć. Minister sportu po prostu no, to jest taka fajna fucha człowieka, który się pojawia na różnych imprezach, zna ludzi,
Także ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest to atrakcyjne dla pana Bortniczuka, natomiast Polska z tego wiele nie ma. Panie pośle, czy państwo już zebrali podpisy pod wnioskiem o odwołanie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej z Prawa i Sprawiedliwości? Ja przypomnę, że chodzi o to, że no, na początku pani poseł Gosiewska w trakcie obrad Sejmu wyłączyła mikrofon panu posłowi Braunowi, posłowi z Konfederacji, no i potem wywiązała się taka słowna wymiana, padły no, bardzo nieparlamentarne również sformułowania, także ze strony marszałek Gosiewskiej, która nazwała pana posła Brauna chamem, czy największym chamem Rzeczpospolitej, ruską onucą. No i właśnie a wcześniej poseł Braun nazwał prostackim wyłączenie mikrofonu właśnie jemu. Proszę powiedzieć, czy udało się zebrać te podpisy? Nie, podpisów jeszcze nie mamy. Ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu informację o tym, że taki wniosek będziemy składać. Rzeczywiście całkowicie no, niewytłumaczalny atak agresji pani wicemarszałek na posła Brauna. Ja byłem wtedy na sali sejmowej akurat w trakcie, także te głosy z tła, które tam są, to między innymi moje głosy są zapisane. To było coś, nie wiem, odlotowego na skalę polskiego parlamentaryzmu, żeby marszałek krzyczał do posła, że jest ruską onucą zgodnie z przekazem partyjnym ich trollkont internetowych, czy pytać się, czy poseł się modli po polsku czy po rosyjsku. To są skandaliczne słowa, to jest coś, za co pani marszałek niestety powinna no, spotkać się co najmniej z Komisją Etyki Poselskiej. Też bardzo wątpliwe jest to, czy jest to odpowiednia osoba na tym stanowisku, ponieważ tego typu wybuchy emocji nie powinny towarzyszyć osobie, która piastuje to stanowisko. Marszałek jest od tego, żeby zaprowadzać pokój i spokój na sali sejmowej, ale na pewno nie od tego, żeby w taki sposób recenzować konkurencję polityczną, no bo w tym przypadku mamy do czynienia z konkurencją polityczną. Jak rozumiem, pani marszałek Gosiewskiej, choć nie chodzi o jej tłumaczenie, ale raczej wytłumaczenie motywów, którymi się kierowała. Rozumiem, że pani marszałek Gosiewska no, dała się ponieść emocjom w związku no, z poglądami wyrażanymi często przez posła Brauna na temat Ukrainy, na temat relacji z Rosją, no, które nazwijmy to, no, nie są w mainstreamie polskiej polityki. To panie redaktorze, to niech pani marszałek spotka się z Komisją Etyki Poselskiej i wytłumaczy, że ma dowody na to, że poseł Braun jest akurat takim, a nie innym człowiekiem, ma tutaj cytaty, ma tutaj coś, co podeprze czym swoją wypowiedź, ponieważ, no tak jak mówię, nieparlamentarne absolutnie zachowanie. W parlamencie mamy różne tego typu sytuacje. Mieliśmy słynny palec pani poseł Lichockiej na przykład. Tak? Takich sytuacji jest wiele. Państwo nie do wszystkiego docieracie, ponieważ mikrofon jest tylko na mównicy, kamery są ustawione na mównicę, a my na sali siedząc słyszymy naprawdę obrzydliwe czasami teksty, które lecą sobie gdzieś tam z głębi do osoby mówiącej i to nigdy nie jest rozliczane. Tutaj akurat mamy sytuację, w której no, do czegoś takiego doprowadziła sama pani marszałek, traktując jednego z posłów w taki sposób. Ona może go sobie nie lubić, my się nie musimy lubić. Natomiast no jednak są pewne granice używania obelg względem siebie, szczególnie gdy jest to publicznie, oficjalnie. No jak my się możemy krytykować za różne poglądy, za działania, jasne, na tym polega polityka. Natomiast to było wykroczenie, to było wejście w sferę, w której nikt nie powinien się w parlamencie znaleźć i za to powinni się spotkać z nią, z panią marszałek. Powinni się spotkać przedstawiciele Komisji Etyki i odpowiednio ocenić to zachowanie, podobnie jak zachowanie posła Brauna było oceniane również przez tą komisję wielokrotnie negatywnie. Ja przypomnę, że Sejm, że pani marszałek Witek odebrała posłowi Braunowi całkowicie praktycznie uposażenie poselskie, przez co poseł Braun jest posłem pro bono, jedynym w Polsce. I kara, która była na niego nałożona, ona do dziś trwa i trwać będzie chyba jeszcze po ukończeniu tej kadencji. I to jest też coś, z czym myślę, że poseł Braun w pewnym momencie spotka się w sądzie administracyjnym, chociażby z marszałek Witek, ponieważ moim zdaniem narzucanie tego typu kar jest absolutnie niedopuszczalne. Panie pośle, a pan nie ma problemów z wypowiedziami pana posła Brauna na temat relacji z Ukrainą, na temat jego akcji Stop Ukrainizacji Polski, z takim między innymi transparentem pan poseł Braun przeszedł w Marszu Niepodległości 11 listopada? Tak. Ja na tym marszu nie byłem. Byłem w Gdyni na paradzie niepodległej, pozytywnej, fajnej paradzie. Ale są zdjęcia. Natomiast
Tak, no to są zdjęcia, na których byłem właśnie. Tak, ale mówię o zdjęciach, na których był poseł Braun w trakcie Marszu Niepodległości. Tak, tak, no to nie, to tak jako dygresję dodaję. Natomiast tak, my się z posłem Braunem czasem nie zgadzamy w niektórych rzeczach, ale ja absolutnie nigdy bym sobie nie pomyślał, żeby go w ten sposób publicznie zaatakować. I to jest. No dobrze, ale czy to nie jest dosyć fundamentalna różnica? Mówię o tych poglądach na relacje polsko-ukraińskie. Jesteście w jednym kole poselskim. No, mamy inną retorykę, tak? Troszkę, chociaż zgadzamy się. Czy pan też uważa, że akcja Stop Ukrainizacji Polski ma jakieś podstawy? Akcja Stop Ukrainizacji Polski ma beznadziejną nazwę przede wszystkim, ponieważ żadnej ukrainizacji nie ma. Jest niestety działanie polskiego rządu, który pozwala na to, żeby na przykład za bardzo rozdmuchiwać socjal dla uchodźców ukraińskich, którzy są tutaj u nas no jednak już dosyć długo i wystarczająco długo, żeby poradzić sobie z życiem, które sobie tutaj układają. To są rzeczy, nad którymi powinniśmy rozmawiać, nad którymi powinniśmy się pochylać. Natomiast, no to, tak jak powiedziałem, jeszcze wrócę do tamtego wydarzenia. Mamy sytuację precedensową w historii polskiego parlamentaryzmu, gdzie marszałek Witek, gdzie prezydium Sejmu pozwoliło sobie na to, żeby całkowicie odciąć posła od zarabiania. To jest sytuacja, której w ogóle nie powinno być. W ogóle nigdy w przyszłości nie powinno być takiej sytuacji, że poseł jest karany finansowo za to, co powie na mównicy sejmowej. To jest coś, co sprawia, panie pośle, że... Tak, no, ale o tym już rozmawialiśmy, a pan sprytnie uciekł od odpowiedzi na moje pytanie, a propos poglądów Grzegorza Brauna. Poseł będzie szantażowany. Proszę? Pan trochę sprytnie uciekł od odpowiedzi na moje pytanie o poglądy Grzegorza Brauna, kolegi z pana koła poselskiego. Nie, no to tak jak powiedziałem, no ta akcja z jego strony, ze strony jego partii ma po prostu idiotyczną nazwę. Ale która tylko nazwę? Nie współgra z tym, co rzeczywiście się dzieje. Natomiast my zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że rzeczywiście prawo w Polsce związane z ukraińskimi uchodźcami jest budowane przez Prawo i Sprawiedliwość źle. Ja przypomnę, że my głosowaliśmy jako jedyni przeciwko tej ustawie na przykład dodającej wszelkie socjale ukraińskim uchodźcom, ponieważ uważaliśmy, że ona powinna mieć ograniczenia czasowe chociażby i na pewno nie powinna być na tak szeroką skalę. Panie pośle, a co pan sądzi o ostatniej nominacji w dyplomacji ukraińskiej? Wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy został Andriy Melnyk, były ambasador Ukrainy w Berlinie, który no, zasłynął, można powiedzieć, wypowiedzią chwalącą Stepana Banderę. No, właściwie, jeżeli chodzi o polską politykę, to tutaj ta ocena jest dosyć jednoznaczna, że ta nominacja jest dziwna. Jak pan tłumaczy, że w takim momencie taki człowiek został wiceministrem ukraińskiej dyplomacji? To powiem to tak, odpowiem apelem może, bo tak będzie chyba jedyna właściwa forma, to będzie jakiś apel do strony ukraińskiej. Polska jest państwem, które w tym sporze, który mamy, okazała się największym przyjacielem Ukrainy w całej Europie. Nominowanie tego człowieka jest czymś, co polska dyplomacja i w ogóle Polacy mogą potraktować jako uderzenie w twarz. Jestem przekonany, że Ukraina ma różnych bohaterów, których może czcić. Jestem przekonany, że Ukraina znalazłaby polityka, który niekoniecznie jako swój największy sukces, jakąś wizytówkę swoją, podaje właśnie czczenie tegoż ich bohatera, który nigdy nie zostanie zaakceptowany przez światową opinię publiczną, przez Polaków, którym wyrządził ogrom krzywd. Jest to po prostu zwyczajnie działanie mało dyplomatyczne i my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, kogo sobie tam rząd ukraiński mianuje ministrem, ale jesteśmy chyba, mamy prawo wyrazić swoją bardzo głęboką dezaprobatę dla tego typu postaw. Gdy trwa w tym momencie wojna tam, gdy trwa akcja dyplomatyczna i gdy Polacy okazują się tak wielkimi przyjaciółmi narodu ukraińskiego. Takich rzeczy po prostu nie powinno się robić. Przekazuję uprzejmie. A proszę jeszcze powiedzieć tak zupełnie na koniec, czy pana zdaniem zachowanie władz ukraińskich po tragedii w Przewodowie, kiedy to ukraińskie rakiety przez przypadek spadły na polską wieś, zabijając dwie osoby, czy może dojść do jakiegoś jednak ochłodzenia relacji, ponieważ Ukraińcy no, na początku bardzo mocno szli w zaparte w tej sprawie, właściwie negując ustalenia i amerykańskie, i również potem polskie.
No, nie wiem, jak dyplomacja sobie z tym radzi, bo też dyplomacja lubi ciszę. Natomiast wniosek jest prosty. Po tym, jak polskie władze, o dziwo, zachowały się akurat prawidłowo, nie wywołując paniki zbędnej, bardziej ta infosfera internetowa już wchodziła w takie tony, po których ciężko by było się wycofać. My czekaliśmy na oficjalne informacje. Prezydent Ukrainy niestety cały czas jeszcze utrzymuje postawę, która myślę, że nie jest tą postawą, której byśmy oczekiwali od partnera. Ze strony prezydenta Ukrainy powinny w tym momencie popłynąć kondolencje, przeprosimy, propozycja zadośćuczynienia. Takie sytuacje się zdarzają. Friendly fire jest czymś, co niestety zdarza się na wojnie. Jesteśmy w stanie to zrozumieć, ale ze strony władz ukraińskich powinny popłynąć wyrazy przeprosin, współczucia, a nie stwierdzenie, że my z tym nie mamy nic wspólnego. Więc czekam na to, liczę na to. Po tym wszystkim, co my zrobiliśmy dla ukraińskich uchodźców, myślę, że tego typu gesty byłyby odczytane pozytywnie. My robimy wszystko, żeby te stosunki były pozytywne. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był gościem programu Onet Opinie. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.